Dzisiaj Elvis i fryzjer sprawdzą, jak duże w społeczeństwie jest zaufanie do człowieka w mundurze. W mundurze oficera Wojska Polskiego wyglądasz tak nobilitowanie. Jestem pewien, że masz jakiś ukryty plan. Co my dzisiaj będziemy robić? Jak co dzień zresztą będziemy wyłudzać od ludzi pieniądze. Rozumiem, że też masz do tego zbudowaną jakąś legendę, prawda? Oczywiście, no, na legendzie się bazuje. Podstawowa rzecz, że zostałem okradziony. Wyjechałem wczoraj, miałem zdążyć na pociąg. Nie zdążyłem na ten pociąg, no niestety przysnęło mi się i zostałem okradziony. Dlatego też proszę o pomoc ludzi, którzy będą przechodzili. Metoda fryzjera w dużej mierze opiera się na empatii przypadkowych osób, które spotykają się z rzekomo okradzionym żołnierzem. Żołnierz jest zawodem zaufania publicznego. Chronisz, bronisz i pomagasz, także bazujesz tak naprawdę na zaufaniu, na naiwności, a wykorzystujesz złodziejski spryt. Tak. Wyłudzone metodą na mundurowego pieniądze, których nie uda się zwrócić ofiarom, zostaną przekazane na Związek Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych w Krakowie. Fryzjer rozpoczyna oszustwo. Mogę zająć chwileczkę? Wie pan, jestem oficerem i zostałem okradziony. Potrzebuję wsparcia i na bilet. Fryzjer nie przedstawił nawet ofierze pełnej legendy, a mężczyzna od razu wyciąga portfel. 8 dych kosztuje. Mogłem się pytać. 79 zł. Dokładnie. Jakby pan co... Mogę dorzucić. Zajebiście. I bardzo dziękuję serdecznie. Super. Pierwsza minuta oszustwa i 10 zł w kieszeni fryzjera. Dzień dobry. Przepraszam, mogę zająć chwilkę? Tylko wie pani co, ja tak dosłownie... Ale ja minutkę bardzo bym prosił, bo wie pani, problem polega na tym, że nie będę czarował. Nie będę czarował. Po prostu zostałem okradziony i potrzebuję dostać się do Gdańska. Pan zadzwoni do policji. Młoda dziewczyna reaguje przytomnie. Odpiera pierwszy atak fryzjera i wysyła go na policję. Ja już na policji byłem. Co oni mi mogą powiedzieć? Złożyłem wyjaśnienia i do widzenia. Bardzo bym panią prosił o cokolwiek. Dosłownie dla mnie jest to bardzo ważne, żebym ja mógł w końcu do tego domu dojechać jak człowiek. Proszę pana, tylko dlatego, że mój dziadek był... Bardzo pani serdecznie dziękuję. Powiem pani, że no jest pani... No jedną... Dziewczyna przekazuje fryzjerowi 30 zł. Elvis wyjaśnia oszustwo. Zatrzymajmy się chwilę. Ten pan podejdzie, zwróci pani te pieniądze, bo jesteśmy w programie telewizyjnym TVN Turbo, program Złodzieje. On panią naciągnął. Czemu pani mu dała Proszę, pieniądze? Proszę, oddaję te pieniążki. Nie wiem, no bo przecież się mój dziadek był żołnierzem przecież. No to pani dziadek był żołnierzem, okej, to rozumiem, tylko że on nie jest żołnierzem. A to, że się pani śpieszy, to też nie jest powód do tego, żeby tracić ciężko zarobione pieniądze. Mundur zadziałał w tym przypadku? No nawet nie mam jak tego skomentować, bo pani sama twierdzi, że to głupota, a jednak pani oddała te pieniądze. No nic, nie przeszkadzamy w takim razie, dziękujemy, przepraszam. Do widzenia.